your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more. Hidden in the mountain store. Born underground, suckled from a teat of stone. Raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Digging a hole. The sunlight will not breathe too slow. Deep, deep in the mine. Never seen the blue moon glow. And down some meat. Stop your bellies at the feast. Stumble home and fall asleep. Dreaming in our mountain keep. Born underground, thrown inside a rocky womb. The earth is our cradle. The mountain shall become our tomb. Face us on the battlefield. You will meet your doom. We do not fear what lies beneath. We can never dig too deep. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Digging a hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Born underground, suckled from a teat of stone. Raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. Digging a hole, diggy, diggy hole, digging a hole. I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy, diggy hole, diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy, diggy hole, digging a hole. No powiem ci tak, że mniej więcej w tym samym czasie to miałeś streama, ja miałem Lord Romy i powiem ci, że jestem dosyć zadowolony z ilości wyświetleń. Aczkolwiek miałem nadzieję, że będzie lepiej, było około 240.
świetny samych. Okej, dobra, sorry, bo gra już się zaczęła, a ja tutaj. Przechwytywanie okna. The sacred cosmic tree burned to cinder. And so the darkness came, claiming all that was bright and living in when all hope was lost. Augusto, witam cię serdecznie. Szkoda, ominęły cię Lorderony, jeżeli nie byłeś tutaj godzinę temu. Ale ze streama będziesz mógł sobie obejrzeć tam wcześniej. No, żałuję, że mnie nie było, ale to tylko obejrzę, jak będzie. No w sumie powiem ci, że w najbliższą godzinę powinno się zrobić. Oh. Nawet nie wiem, czy sens jest, żebym ten nagrywał i rzucał to jako oddzielny odcinek. No to drugi stream, tak? Tak, teraz leci drugi stream. It is up to you to find a way to rebuild Thea, banish the darkness and strengthen. Momencik. Dobra. Witam w Thea The Awakening, Return of the Giants. Ogólnie Thea jest grą w świecie mitologii słowiańskiej. Niestety jest w języku angielskim. Ale mamy język polski. A! Surprise, motherfuckers! Surprise! Dobra. Nowa gra. Zobaczycie nowej gry. Spodobuję nadpisanie swojej zapisanej gry. I don't fucking kurwa care. Mamy... A! I teraz osób dla osób niewtajemniczonych. Mamy tutaj kilku bogów. Szkoda, że ja mam na start Mokosz i Morenę, która można inaczej nazwać Marzanną. Ale kogo my mamy? Władcę podziemi Velesa. Sfaroga, boga wszystkich bogów. Zoria, która powinna być nazywana żywią. Korosa, który w sumie się nazywa Chros. Nie pamiętam dokładnie jak. Najpierw się przez cecha. I nie wiem, od czego on był, to był taki z pomniejszych bogów. Mokosz, jako jedna z nielicznych kobiet, jest to bogini życia, niczym matka Gaja. Morena, bogini zimy i śmierci, bo Marzanna jako właśnie Morena od moru, w jednym języku określającym morze, a także mor jako śmierć. Mamy jeszcze Ladę, czyli Ładę. Siemano! Oraz Peruna, boga piorunów i napierdalania błyskawicami podczas jednej z bitew z Velesem. Czemu ci giganci są grubi? Nie mam bladego pojęcia. W ogóle Slonukę, witam cię bardzo serdecznie. Pisałeś, czy to jest koniec streama. Nie, z jednej strony nie jest to koniec streama, bo stream kontynuuje z inną grą, ale jeżeli chodzi o Warcrafta, to na dzisiaj koniec, bo po prostu nie miał zbyt dużego wzięcia, jak na możliwości, które dawała ta gra. Powiedz mi, czy coś tam, coś. A no widać. Przeczytajmy sobie, bo informacje są zawsze mile widziane, tym bardziej o mitologii Słowian lubię trochę czasami się wypowiedzieć. Mokosz, matka ziemia, żywioł twój jest tam. A, bo ogólnie o co chodzi w tej grze? Ogólnie Panteon Bogów został trochę rozjebany przez ciemność wszelako, więc trzeba znowu wybić się na wyżyny bogowatości. Żywioł twój jest tam, gdzie narodziny, życie i natura. Byłaś niegdyś najwyższą boginią i rządziłaś światem wraz z Perunem, lecz wszystko się zmieniło. Ciemność pochłonęła twoją kochaną Te i wyzuła ją ze wszelkiego życia. Dzięki swej mocy zdołałaś uchronić garstkę wybrańców, lecz są oni słabi, pogubieni i przerażeni. Uczyń co w twojej mocy, aby przywrócić równowagę i otrzymać swych ludzi przy życiu. A co powiemy o Marzannie? Bogini śmierci i odrodzenia, jesteś niczym pory roku, a domeną twoją jest cykl przemian i postępu.
Chociaż przeczuwasz, iż nadejście z ciemności było ledwie jednym z wielu obrotów koła fortuny, powrót słońca jest dla ciebie sygnałem do działania. Podczas trwania wieku ciemności nie stanęłaś w obronie swych ludzi, lecz garstka ocalałych zrobiła na tobie wrażenie dość wielkie, by teraz otoczyć ich swoją opieką. Nadchodzi nowa era tej. Poprowadź więc swych wyznawców ku wielkości. Normalnie stanęły mi włosy dęba, jak to czytałem. Mam pytanie, gdzie pobrać mapę do LTA i znaleźć graczy polskich do gry? Powiem ci, przyjacielu. Proponuję wejść na grupę Krasnoludów na Biego. To jest w opisie filmiku na Facebooku. Dodatkowo na Facebooku poszukaj fanpage Polska społeczność Warcrafta 3, tak? A także Warcraft 3 Polska. Grupa komentarzy pod twoim najnowszym postem. A co mój najnowszy post? Facebook. Jaki kurde grupa komentarzy? Nabij ma branie na Twitterze. Live z Wiedźmina polubiony przeze mnie, a potem to ponad 600 wyświetleń. Co ty gadasz? Co to? Orfinus Gaming. Podoba mi się ten film Wiedźmin 3 King Kong. Wyświetleń 653. Łopanie! Ile ta gra kosztuje? Krocie. Nie będę mówił, że dostałem ją w prezencie. W ogóle nic nie będę. Ale no nie ma się co tutaj podniecać. A to dziękuję, zobaczę. A jeżeli chodzi o linki do mapy, to weź po prostu najprościej. Wpisz w wyszukiwarce Google Lordaeron TA dwukropek i najnowsza wersja. Nie mam pojęcia jaka jest, ale powinieneś bardzo szybko znaleźć. Ja tak zazwyczaj robię. Dobra, zaczniemy od Mokosz. Mhm. W ogóle powinno mnie to zainteresować. Zainteresowało. Wygląda to bardzo fajnie. Aczkolwiek nie mam pojęcia, jakie to ma odniesienie co do oglądalności u mnie. Jako, że Mokosz jest bardziej w zbieractwo, bo zielone paluchy, zbieractwo zajmuje mniej czasu, no to bardziej się tym zajmę. Bo jak dam ci łapkę, to z automatu mój tweet robi taki post i masz reklamę. Ha, i bardzo dobrze, bardzo ci dziękuję. Najlepiej jest Hive Workshop. O. Dokładnie, Hive Workshop to jest najlepsze miejsce na linki do LTA. Poziom trudności średni, zrobimy sobie tam taki start. Tak już, to już czytałem. Wyszło przypadkowo, ale w sumie okej. Okay. No, jeżeli przypadkowo i okej, okay, to bardzo się cieszę. Ja nie chcę bezpośrednio wpływać na ludzi, co mają robić, że reklamujcie mnie sukinsyny, bo to powinna być wasza inicjatywa, wasze działanie, tak samo wpłacanie donate'ów, cokolwiek, to ja nie powinienem mówić wam takich rzeczy. Róbcie to, sukinsyny, wpłacać pieniążki, bo nie będzie kurde więcej materiałów. To nie o to chodzi. And you must help your worshippers survive the darkness. So what now, you ask? You are divine, yes, but you have little power. And so you will know the world through your people's eyes. This means sometimes you will encounter your own divine messengers and maybe even face your own avatars. Moją drogą, jak już tu jesteście, to możecie dać takiego wdzięcznego łapka w górę. Byłoby miło. So get food and craft better equipment to protect yourselves. You will guide your people to victory. Either by sheer survival and progress, or by solving. Pytanie w ogóle, czy ja mam czytać to, czy wolicie sobie sami to poczytać? Ja mogę poczytać, nie ma to dla mnie problemu. Co to ma znaczy, kto do mnie mówi, co masz? To jest samouczek. Jestem bóstwem, jak wiesz, już wiem te rzeczy i nie musisz mi o nich opowiadać. Oprócz samouczek. Ja sobie pogram. Dobrze! Czy masz absolutną pewność? Nie można będzie mnie już potem wezwać. Poza tym, gdy znajdziecie chwilę, użyjcie rzemiosła, aby przygotować mi 10 porcji gotowej albo pieczonej żywności lub wypieków dowolnego rodzaju. Możesz też polecić zbadanie różnych odmian posiłków, aby lepiej dopasować je do waszych zasobów. Zostawcie w wiosce te 10 porcji żywności, które zrobicie, dopóki się nie pojawię.
Pamiętaj, aby korzystać z magicznego przycisku pomocy, aby dowiedzieć się więcej o różnych kwestiach dotyczących mechaniki. No dobrze, posłucham, co masz do powiedzenia, kim właściwie jesteś, dobra. Tak, opuść samochód, spierdalaj. Okej, okay, dostaliśmy plus 5 expa i plus 2 czegoś tam. A to jest nasza ostoja, to są nasi mieszkańcy, których od razu wrzucamy tutaj. Pyk. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy naszych zbieraczów. O, mamy fajne dojście do warzyw, przyda się. Mamy też małe dojście do drewna, szkoda. Przegląd wioski. Wytwarzaj, co możemy wytworzyć. Warto by było zacząć od wytwarzania czegoś wartościowego. Gra na sam start, tutaj oczywiście pomoc jest, więc sobie zrobimy ubranie. Zaczyna się ją robić w bardzo prosty sposób. Mamy wełnę, mamy rzeczy, potwierdź. I przyprowadzamy tutaj osobę do odpowiednich czynności. Oczywiście możemy wejść jeszcze w produkowanie pastwisk, lecz mamy za mało zasobów. Tak, wygląda to jak Civilization 5 Slavic Edition. Wyposażenie. Mamy grupę ekspedycji. Możemy ich wysłać. No oczywiście tutaj mówił, o, możemy zrobić to, fajnie, nie? Mamy tutaj całkiem sporą grupę ekspedycyjną. Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens brać ich aż tylu. Ciekawe, czy mieszkańcy stosują słowiański przykład, no nie wiem. To jest jakiś strateg, czy coś innego? Tak, to jest taka gra strategiczna, dosyć ciekawa. Niekoniecznie powiem, żeby była prosta. Bogodar, o, w ogóle ja mam tutaj jakieś fajne rzeczy. Kurde! Włócznia, kurde! Mamy tutaj naprawdę dobre rzeczy. Ekwipunek. Pietosława. Stanowne wybrane okrąg bursztynu. Ten pancerza, koncentracji mi daje. A i bomba. Najlepiej. Przepraszam, chciałem zrobić to inaczej. Pyk. Wyposażenie. Chciałem was wszystkich tutaj. Piu. Dobra. Panujemy wpierw podstawy obsługi mapy. Dobra, tak. Oczywiście poruszanie się. To jest tak, wiecie. Przybliżenie, oddalanie. I teraz zrobimy sobie grupę ekspedycyjną. Bo jak żeby inaczej. Weźmiemy ją. Bogodarę. Radochnę. Toslawę. Toslawa. A to hańba. Zdawuj. Kościół ma dosyć ładne obrażenia. Ma 9 pancerza, zwinności 3. Kościół może być taki od skradanek chyba. Siła woli. O, typiarz może być kurde... O, ten ma więcej siły woli. Tak go zostawimy. Pyk. I ciebie. Taka grupa ekspedycyjna wygląda całkiem przyjaźnie. Dalej, ekwipunki. No tutaj już się przyda zobaczyć, kto czym się posługuje, ale to zaraz. Przyda się też jedzenie dla tej ekipy. A że jest to spora ekipa, no to tego jedzenia musi być troszeczkę więcej. 110 dajmy. Potwierdź. Świetnie. Mamy tu złoto, klejnoty, pierdoły. Zobaczmy tam naszych bohaterów. Radochna, niemiła. Zobaczmy, czy te tutaj nasze postaci mają to. O! Kto mógłby to wziąć? Zacznijmy od tego. Obrażenia 7. Pozwala typ na walkę. To brzmi całkiem dobrze. Tobie zostawimy ten łuk, nie? Łuk się przyda na walkę na dystans, taki pierdoły. W ostoi za to mamy te rzeczy. Kurwa, kiedyś to były strategie Age of Mythology, kojarzysz? Kiedyś to było pewnie. Kurwa, grałem Age of Mythology! Kurwa, tam to było! Opowiedz coś o bogach przedstawionych w grze. Spoko, ja mogę ci poopowiadać troszeczkę. Tylko pozwól, że ja się tutaj przygotuję na tą całą wyprawę. Co to jest? To ma 7 obrażeń, 2 trucizny. Wydaje się nawet lepsze, więc to zostawię. Tu 16 pancerz. O, fajnie. Czekajcie, masz 9 żywotności, ty masz 10, ty masz 11, masz
ale przydałby się taki typowy fighter. No to ty masz 10, no to tobie to dam. Opa. No. Chyba coś nie wyszło. Chyba coś zrobiłem źle. Aha. Tyk. Tak, coś zrobiłem źle. I tobie nie mogę. Przekroczymy wagę. Ale ty mnie. Tobie. Tak, tobie mogę dać. Bardzo dobrze. Ty gruba babo. Ty masz tu. To jest puklerz. Puklerz jest dobry do walki bronią jednoręczną. A tobie się przyda. Więc świetnie. Typiarzu. Tobie bym tego nie dał. Jak już to chciałbym zbustować jedną konkretną osobę. Ty masz tutaj jakieś żebra, jakieś gówno dziwne, dzikie. Fajnie. No, powiem szczerze, to jest o wiele lepsze niż to. A to, tego trzy obrażenia również. No to tu damy ci na szyjnik. Dajesz się konkret typiarą, więc zrobisz to naprawdę super. Aha. 9-3 od trucizny. Okej. Okay. 14 obrażeń tym tasakiem. Sroga babo. Co ty robisz? I ty typiarzu. 2-4 osłona. Zła jakość. Ale jedna trucizna. Dobra, wolę mu to zamienić. Aha. Chyba, że przejdziemy na to. Trzy obuchowe, obrażenia obuchowe. Przyda się ktoś z obrażeniami obuchowymi. Dobra. Jeżeli chodzi o przykładowo Mokosz. Ta baba to chyba Halina. No to ja Halina, to jest Ohana. Ja mogę zmienić? To ja Halina! Potwierdź. Tak, Regnar. To ja Halina. Taka typowa szwarnodziołcha. Z taką to i do krowy kraść, i doić. Dziecko płynie niewielki pożytek. Z dziecka płynie niewielki pożytek, lecz pewnego dnia dorośnie. Ty weźmy dziecko i sprzedajmy je. Dobry, mam dziecko na sprzedaż. A to będzie śmieszne. No wiem, że nie powinienem tego brać. Zapasy, stan osobowy, punktu ruchu oraz prognozy, na jak długo wystarcza. Zapasów żywności, drewna i opału. Jak zrobię tak? A, przepraszam. Zapomniałem o opale. Elfickie drzewo, super. Na 5 tur? A, zrobimy tak. Tyk. Na 10. O. Jesteśmy cali szczęśliwi. Tworzymy ekspedycję. A, Halim ją nazwałeś. O kurde. Zamierzasz przenieść wszystkie przedmioty z listy na... Na pewno anuluj, pojebało mnie. Halim! A! Dobrze. Może ktoś będzie... Bił dzieciakiem. Oooo! Bijemy dzieciakiem! Jeb dzieckiem! A bo go zjedzą. Zjedzenie w trudnych czasach brzmi jak bardzo dobry plan. Stworzymy ekspedycję. I owa ekspedycja, bo ja już tam widzę jakieś rzeczy na północy, na południu. No my pójdziemy sobie tutaj. O! I mamy tutaj taką fajną miejscóweczkę. Ale dowiemy się, co jest dalej później. No fajnie, zakończenie tury. Ja jeszcze nie chcę kończyć tury. Ja chcę zobaczyć, jak tu moja produkcja będzie trwała. Dobra, mam przydzieloną osobę. Natomiast Boemil i Bodek nie mają w ogóle żadnych perspektyw na życie. Co ja mogę tu zrobić? Ja potrzebuję 25 drewna. Wręcz 35, to jest dużo. 25 jedzenia. No niestety. No nie porucham. Przydałoby się poznajdować jakieś inne dodatkowe tereny, żeby móc to kurde zasiedlić. Mieszkańcy twojej wioski muszą jeść, więc musimy tutaj co turę zbierać jedzenie. A także campfire, czyli w tej grze jest multi? Jest multi.
No to jest badania. Możemy robić badania. To jest bardzo fajne i przydatne. Nie mam pojęcia jeszcze na czym to działa, aczkolwiek elfickie drzewo jest dość rzadkie i zbieracze często je przeoczą. Jest bardziej wytrzymałe od zwykłego drewna, a także mamy drewno ciemności. Niemalże czarne, kłujące przy dotyku. Lepiej obchodzić się z nim ostrożnie, silnie trujące. A przejdziemy tutaj. Jeden poziom. No i fajnie. Ekran badań pozwala Ci wykorzystywać punkty rozwoju oraz do odblokowania nowych zasobów oraz planów rzemieślniczych i budowli. Fajnie, nie? Mogłem raczej pomyśleć o czymś tutaj. I to było głupie z mojej strony, że tak szybko zareagowałem. Mogłem pójść na przykład w chatę zielarza, albo w obserwatorium, albo tutaj w kuźnię i robić broń. Nie, trudno się mówić. Punkty rozwoju przeznaczone są, gdy zebrane zostanie dość do punktów badań. Punkty badań przeznaczone są za rzemiosło, budowę oraz wyprawy do ruin, a także w ramach niektórych wydarzeń. Grę ogólnie można wygrać poprzez rozwój lub wykonywanie zadań. Otwórz dziennik gry. Tomułczek Teodora. Wydarzenie. No tutaj gościa olałem, mamy część pierwszą, którą olałem, więc w dupie. To mamy dalej. Przejdź do osady. Następna grupa. To nie obchodzi nas. Użyj zasobów. A dlaczego zasób? To tutaj mamy ten. Pyk, zajebiście. Ja jestem na przykład w stanie na przykład pójść tam i stworzyć osadę. Nie no, to muszę zrobić co najwyżej obóz. Okej, nieważne. Najbardziej rentowna rzecz w życiu jest czucie. Ja nie wiem, co. Czasem nie zrobiłeś poradnika do troli, fajnie by było do każdej rasy poradnik zrobić, kurde blacha. No powiem ci tak, jak tamten pasek się zapełni, to na pewno będę robić poradniki do LTA. Mogę to ci obiecać. Także jest multi, jest. Czekaj, czyli osoba, która produkuje warzywa, to bierze osobę z nadwyżki ludności, robi ją kaleką i pod... No kurwa. Robi ją kaleką. Jest, Halina to teraz Janusz i Piotr. Dobra. Mówicie Halina, to będzie Janusz i Piotr. Mówisz, masz. To nie ta ekspedycja. Okej. Ekwipunek. To jest Janusz. Będzie Janusz. Gdzie Pietrek? Radochna. No, nie mamy, no mamy same typiary. Jeszcze z fajnym cycem. Chociaż ta jest najbardziej płaska z nich wszystkich. Ale Pietrek jako dziecko został w domu. Więc zobaczmy, czy przypadkiem siura tutaj nie ma. Niemiła Bodek. To jest Bodek. A to jest Wojemio. Wojemio. Jest jeszcze Brajanek. Dobra, Bodek to będzie Pieter. Pieter. A Wojemio będzie Brajanek. Brajanek. Tutaj Aleksandra, dobra dupa ze wsi, będzie Karyna. No jakżeby inaczej. Potwierdź. To lecimy. Koniec turu. Jessica? Faktycznie. Faktycznie ekwipunek Jessica. Ta jest niemiła, więc tutaj Świętosława. W ogóle Świętosława zajebista dupa, jeżeli chodzi o naszą historię. Miała wpływ na naszych sąsiadów wikingów. Jessica. No, jeszcze jakieś kurde cudne imiona tutaj tworzymy. Dobra, wchodzimy tutaj. Styl walki jest tu nad wyraz dziwny. Napotykacie ruiny starego miasta, otoczone mgłą i tajemnicą. Co robicie? Oczywiście przeszukujemy je. Jeden z wielu budowli, które niestrudzenie przeszukaliście, zawierały ukryty schowek. Otwarcie go zajęło wam niemal godzinę, ale na szczęście nie jest pusty. Znajdujecie ostrą kamienną nogę. Seba, Andrzej i Angelina. Weźcie łupy i opuśćcie ruiny. O tak, dostaliśmy punkty rozwoju.
Jak zdobędziemy 15, będą kolejne badania. Brawo dla naszych osadników. Ja bym chciał tak przejść tutaj. Pyk. Wy jesteście w stanie zrobić tutaj osadę, bo ja do końca... ja tam sobie miałem wyjebane, nie? No to mamy. Wyposażenie, ekwipunek, rozdziel ekspedycję. Ja mogę rozdzielić ekspedycję na przykład Halynę i Janusza. Ja bym chciał zrobić taką ekspedycję. Nie powiem, dać im, powiedzmy tam, jest ich dwoje, więc tam 46, no, 40 i potwierdź. I... ja chcę zrobić taką ekspedycję tylko po to, czy ja ich w końcu rozdzieliłem? Chyba nie. Ekspedycja numer 2. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda kwestia tworzenia osad. Bo jeszcze tego nie obczaiłem. A jeżeli chodzi o Mokosz, no to w słowiańskiej wierze taka Gaja, bogini odpowiedzialna za naturę, za urodzaj, za wszystko, co w tej kwestii można by było powiedzieć. Aha. A, dobra, podejdźcie tutaj. Wasza dwójeczka. I czy wy... obóz pozwala na odpoczynek, zgromadzenie zasobów, rozbicie obozu i coś tam. Aha. Bo ja bym chciał, żeby oni mimo wszystko tam poszli sobie zwiedzać, nie? A idźcie tutaj. O! Żarłoczny nie umarły. Brzmi ciekawie. Wy pójdźcie tutaj. Zróbcie obóz. Drewno i drewno elficzne. Okoliczne zasoby. Zbieraj. I ty... zbieraj elfickie drewno. I ty. Aha. Na odwrót. A, nieważne. No to chyba jest na tule coś. Dobra. Czyli wiem już, jak wygląda typical zbieractwo. Wy przejdźcie dalej. A co tutaj jest? Mamy węgiel, mamy drzewno. Tam mamy warzywa. Fajnie. W naszej osadzie akurat dużo rzeczy nie ma. I tutaj też taka głupia rzecz, bo muszę chyba cały czas bawić się w produkcję, jeżeli chodzi na przykład o wytwarzanie czegoś. Gotowana żywność. No jest akurat fajny motyw. Dwa. Pyk. Wróć. Pyk. I trochę drewna. I sobie zrobimy. Na kurze. Bo czemu by nie? Podmiot wioski, wybuduj. Nie możemy jeszcze zrobić zasobów. Brakuje nam drewna. No i brakuje nam jedzenia. No to nie pogadamy sobie. Jest tutaj tego za dużo. Ekwipunek, zarządzaj zasobami. Chcesz zakazać lub umożliwić korzystanie z określonego typu żywności lub materiału na opał, kliknij tę ikonę. Im większa różnorodność żywności, tym chyba dysponuje lepszą premią. No pewnie. Jeżeli to tak kliknę, to tego po prostu nie będą jeść, nie będą coś tam. Nowa ekspedycja, nie potrzebuję. No dobra. Ci zbierają, ci się przygotowują. Zrobił bigos, wiedziałeś, co zrobiłeś. No kurwa, pewnie kapucha. Najlepszy. Osobiście nie lubię. Jeżeli myślicie, że ja wiem dokładnie, co robię, jesteście w największym błędzie. Ale wy musicie iść dalej. Idziecie do żarłocznych nieumarłych. Zbliżycie się do nieprzyjacieli i macie czas, aby ustalić plan działania. Właściwie to pora na odwrót. Nieumarłe plugasto trzeba teraz zatłuc. Walka! Rozpoczęto wyzwanie z dwóch połamanych szkieletów i jedno ożywione ciało. Umiejętności używane w tym wyzwaniu bezpośrednie i taktyczne. Mogę wziąć automatyczną walkę, albo rozpocząć walkę.
Ale rozpocznę tak, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej to działa. Mogę przetasować tutaj te jednostki, żeby one tutaj znalazły się na innej pozycji i robiły zupełnie co innego, bo możemy zrobić dywersję, kontratak, osłonę sojusznika jako to wsparcie taktyczne, bo do walki będą wystawieni tylko ci. Tutaj jest taktyka. Ale serio to tak się nazywa? Serio? Ej, nie zwróciłem nawet uwagi. Widzicie, przy każdym wyzwaniu karty twoich ludzi zostały podzielone na ofensywne i taktyczne. Tutaj znajdują się możliwości przetasowania, skorzystaj z niej, jeśli nie odpowiadają ci wylosowane karty. Nie, jest okej. Okay. Dodatkowe informacje na temat wyzwań oraz zasad poznasz wtedy, gdy rozpoczniesz wyzwanie. Dobra. Ja sobie zachowam. Aha, no i tutaj mamy dalej samouczek, nie? Tutaj jest wszystko opisane. Ja się wolę, że będzie działał się klip szkoleniowy. Nie chcę. Jeśli życzysz sobie grać samodzielnie, na spadek. Ja już wystarczająco ogarnąłem, o co chodzi. Dobra. Ta typiara jest przekozakiem, ma 29 życia, więc idziesz, kurde, na pierwszy ogień. Plus 6, ze względu na osłonę naszego sojusznika. Mogę jeszcze dodatkowe. To ja mogę dalej. Jeśli nie życzysz sobie rozgrywania więcej kart podczas tej fazy przygotowań, możesz pominąć swoją kolejkę. I w tym momencie dodaję mi aktywność. Sojusznicza karta o najniższej inicjatywie i na poziomie równym lub niższym do poziomu aktywności zostaje przeniesiona na początek kolejki inicjatywy. One mają wszystkie po 3. Podejść bliżej. Umożliwia postaci wkroczenie na pole bitwy, ale czyniąc to, postać odczuwa dezorientację i traci okazję do walki ataku w pierwszej fazie walki. Powiem tak. Zwiększa wartość ataku. Moje jednostki mają dosyć duży atak, ale zawsze lepsza osłona. Nie mogę? Odrzuca losową kartę z ręki taktycznej przeciwnika. Okej. Okay. Też nie mogę. A to ciekawe. Coś tu nie gra. No dobra, Fibrok będzie mógł zagrać wszystkie pozostałe karty. Ale to jest ciekawe, bo... Aha, ja już nie mogę wystawić żadnej karty, przepraszam, zapomniałem tutaj spojrzeć. Sorry! Wow! Typiarz ma 21 życia! Mogę albo zaatakować, albo wprowadzić tą kartę. Niby najlepszą obroną jest atak. Nie, co ja gadam? Ale serio to się nazywa. No dobra, nic nie. Zwiększamy obrażenia. No dobra, pancerza mi nie przebije, bo mam plus 6. Wsparcie. Kurde. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Niby mi to zaznaczono, ale nie ważne. Tura przeciwnika. Wprowadza kolejnego typiarza. I kolejnego typiarza. A to nie fajne, tura gracza. A ja bym chciał, żebyś zaatakował w końcu. Ja potrzebuję, kurwa, 3 ruchy, czy co? Aha, ja mam coś takiego. Aha, dobra, wprowadziłem. Super. Faza walki w końcu. Hejo! Lecimy w typiarze. Uła! To bolało! To bolało! Ile? Ale oni napierdalają! Uhuhu, tak! Dobrze! Dobrze! Druga faza. Teraz ja cisnę. On pocisnął mi. Ale Jarzech mu pocisnął. I żeśmy wygrali. Dalej nie mam pojęcia, jak to dokładnie działa. Otrzymaliśmy żebra, kości i jakiegoś toporka. Topór z cytryną. Kurde, nie wiedziałem, że można z cytryny robić toporki. Zamknij. A jakoś się udało. Problem polega na tym,
że warto zrobić obóz. I teraz, kurde, to jest bardzo dobre pytanie. Jak tą typiarę tutaj wyleczyć? No dobra, niestety nie mamy, ale teoretycznie w obozowisku oni się leczą. Jak wygląda tutaj ekspedycja? Oni dalej zbierają. A zbierajcie. Lubię, podoba mi się. Jak tutaj wygląda? No też okej. Szkoda, że tak mało. Właśnie. Miałem zobaczyć ten. Gotowana żywność. Mówisz, że zrobiłem bigos. Faktycznie! To było napisane bigos. LOL! Jak bym stawił tutaj? Suszone mięso. Co jest lepsze? Bigos? Czy suszone mięso? No to zawiera mniej tego. Ciężaru. Ale mają to same. Ej, fajnie. W ogóle, kurde, ten bigos wygląda tak, że nawet ja bym go jadł. To jest dobre. I tutaj warto też, jak już widzimy, mamy tutaj naszych bardzo wartościowych rzemieślników, nie? Tutaj warto by jeszcze się tak pokusić o zbudowanie jeszcze jednego bigosiku. A może suszone mięsko, tak o, tyk. I dwa drewna. Otwierdź. No i ty to zrobisz, nie? Bo czemu by nie? Dałoby się zrobić jeszcze narzędzia. A że... nie mamy materiału głównego. A zrobimy ze złota, jesteśmy bogaci. Kurwa. No, o kurwa mać. O matko, nie będzie żadnej premii. O nie. Szkoda to tracić. Nie wiedziałem, że ja mogę takie fajne rzeczy zrobić. Lol. Ale możemy spróbować zrobić ubrania. Idealnie. 2, 2, 1. Koszula skórzana. Też kurde. Gdybym miał kuźnię, to wyglądałoby lepiej. A mogę zrobić tak? Tak? O matko! Jedwabna tunika? Nice! O kurcze! Jak to fajnie wygląda! Skóra z futrem, pancerz, zwinność plus 1. Łatwo urazić tym strojem druidów, którzy tylko czekają, aby obrać takie szaty szkarłatnym sokiem. Czyli krwią. Chyba nie będę robić, szkoda, bo może coś jeszcze zepsuję. Narzędzia do zbieractwa. A tutaj, oho, nie bardzo mam. No dobra. Oni zbierają drewno, to tam później wyślę ich gdzie indziej. Gdzieś, gdzie na przykład, co tutaj mamy. Trzcina nie ogarniecie. Tutaj żarcie, węgiel, nieważne. No, by się znaleźć jakieś inne. Coś się działo ciekawego? Powiem ci szczerze, że robiłem streama z Warcrafta. Było całkiem fajnie, dużo ludzi. Ale później tak przychodzili, odchodzili. Tak w sumie to naprawdę spoko wielka. Stara? A tak z 2 lata ma. Ta nie jest miejscem, w którym się łatwo dorasta, ale tak to już jest. Jedno z waszych dzieci osiągnęło próg dojrzałości, dorosłości i jest gotowe do dołączyć do waszej wioski, by odbudować te. I teraz właśnie, moi drodzy, ciekawostka. Dziecko stawało się dorosłe w wieku 7 lat, w momencie, kiedy dochodziło do tak zwanych postrzyżyn oraz zapleciń. W zależności od tego, czy chłopiec postrzyżyny, czy dziewczynka zapleciny. Działało to na tej zasadzie, że dziecku nadawano imię ze względu na cechy charakteru, jakimi było obdarzone lub jakie rodzice chcieli, żeby miał lub jakimi się wykazywało. Wyobraźmy sobie, że mamy dzieciaka, który jest zajebiście waleczny, no wiecie, podchodzi do innego dziecka, wyjebie mu takiego liścia, no i kurde, jeszcze się chłopak z tego cieszy, nie? Że tak wyjebał typiarzowi. Skoro jest waleczny, wojowniczy, to będzie pierwszy członek jego imienia, będzie woj, będzie wojownikiem. A że cieszy się z wojaczki, no to mamy drugi człon imienia, odsuwa cieszyć się, będzie ciech. Więc
mamy imię dla dziecka. Będzie nazywał się Wojciech. Tak Słowianie nadawali imiona swoim dzieciom. I to było w wieku 7 lat, a wcześniej dzieci miały niechlubne imiona typu Gburcha, oczywiście tam w wolnym tłumaczeniu. Dlaczego? Wierzono, że dzieci... umieralność była tam zajebiście duża. Ponad 50% narodzonych dzieci nie dożywało 6 roku życia. Więc uważano, że dzieci są porywane przez duchy, demony, rusałki i inne straszydła do Navi, czyli świata podziemi, którym rządzi Welc. Tam ona umierała i tam dusza była wpierdalana i ogólnie fajnie, nie? Jeżeli chodzi tak naprawdę, ludzie nie znali czegoś takiego jak wirusy, bakterie, grzyby, pleśni. Dlatego nie wiedzieli, że takie dzieci umierają ze względów naturalnych, jeżeli że to po prostu duchy i tak dalej. Dobrze. Dziecko zabiło mysz gołymi rękami. Obiecuje początki jak na wojownika lub wojowniczkę. Dziecko długo pracowało w polu. Pora, by zajęło się należnym mu miejscem pomiędzy innymi robotnikami. No, przydałby mi się, nie powiem, rzemieślnik w wiosce, a czy też do ekspedycji by się przydało, więc będziemy mieli wojownika. Wejście w dorosłość to ważny rytuał przejścia. Ta wioska świętuje z tej okazji. Gówno prawda. To nie było świętowanie całej wioski, to było świętowanie przede wszystkim rodziny, a całą ceremonią zajmował się żerca, czyli kapłan, który się zajmował takimi obrządkami. Młoda osoba składa ofiarę z jedzenia na ołtarzu swoich bogów w podziękowaniu i nadziei na owocną przyszłość. Tego nie wiem. Świętujcie rytuał przejścia. Jej, zajebiście! Święto! Yes, wonderful. You made your first batch of prepared food. No longer are you a mere scavenger. Now you can cook. Crafted foods are more efficient than the raw stuff, so you may want to take them when you're out exploring, as they are lighter to carry. So now I have a harder task for you. Build me a building in your village. Any building will do. Good luck! Może być to dowolna rzecz. O ile, kurde, przyjacielu. Jestem w ogóle w stanie. O, dobrze, jeden budynek do wzniesienia. Zaczynajmy. Aha. A czy ja w ogóle jestem w stanie? Wybuduj. Pastwisko. Pastwisko chuj trafił. Bo nie mogę. Nie mam wystarczająco drewna. Ani też jedzenia. To może bardzo boleć. Ale spoko. Potrzeba 10 i 25. Ej, nie powiem, żebym wolał, kurde, tego tak nie robić. Kurwa, nie to. Wróć. Ciekawi mnie ta gra. Jest to gra oparta na słowiańszczyźnie, więc... jeżeli lubisz te klimaty, to może ci się naprawdę spodobać. To możecie wytwarzać. No to wytwarzaj, kurwa, żarcie, szumato. Zbieracze, no kurde, może więcej zbieracze do drewna puszczę. Brianku? Zbieraj! Byś miał więcej drzewna. Jak wygląda ta produkcja wytwarzaj? No to tutaj powiem ci tak. Ona się tym zajmie. Ty wróć. Wejdź i zbieraj żarło. A że potrzebujemy dużo jedzenia. A to. Aha. No to tutaj jedzenie się wytwarza dosyć. Uliczne zasoby drewno. Jeden warzywa, jeden. No trochę mało. Tutaj ci zbierają. Zobaczmy, ile tego kurde nazbierali. Jeszcze nic. Dobra, a kiedy wy to nazbieracie? Produkcja ukończona oraz produkcja wymagana do zakończenia zadania.
6 tur. 22 tury. To był błąd. To był błąd. Ale to był duży błąd. A jakbym ciebie tutaj tak... O! 3 tury. Albo? Dobra, ty nie masz wpływu. O, ja pierdykam. Januszku? Ja tu muszę zrobić coś zupełnie innego. Rozdziel ekspedycję! Damy ciebie tutaj! Ty dostaniesz pierdełkę tu. O, o. Ty dostaniesz, dobra, tyle, 16. I wyruszaj, stwórz ekspedycję. Do wyposażenia nie dodano żadnego drewna na opał. Obozu wywołania nie przyspieszy tempa leczenia twoich tak. No dobra, trudno. Produkcja, ekwipunek, wyposażenie. Pyk, wracaj tutaj. A ja tu widzę, że tutaj będzie trzeba troszeczkę inaczej sobie pokminić. Wytwarzaj. 90, to, no to spoko, nie? 90 plus 9. No to zawsze... Ojejku, co ja żeś zrobił? Piractwo. Brian, zbieraj. Gnoić. W końcu. Ale no w sumie... Ty, typiarzu, nie masz wpływu. Ty, typiaro, nie masz wpływu. Więc was będzie trzeba wysłać. Ekwipunek. Nowa ekspedycja. Czyli idziesz ty. Idziesz Brianku. No i tam to wam nie jest potrzebne. Bo tam dosyć dużo macie, ale zrobimy w ogóle taki fajny myk, że... Weźmiecie dziecko! Kurde! Będziecie bić ludzi dziećmi. Najlepsze co możecie zrobić. Macie myk tutaj potwierdzone. Czy drewno się przyda? Zawsze się coś przyda, nie? Macie tutaj na 5 dni. Przepraszam. Wy tam nie potrzebujecie ekwipunku do walki. Wszystko macie? Macie jedzenie? Oczywiście. Idziecie tutaj. I jest okej. Okay. Pyk. Ekwipunek, wyposażenie. No to kurde tak robimy, nie? Zostajecie tutaj, bardzo fajnie. Ekspedycja trzyosobowa. Zarządzajmy tym kurde produkcją tutaj. O, no to możesz zrobić 3 tury albo w jedną. Kurde, no to zrobimy tak. 2-2 wygląda, brzmi to dobrze. Będziemy więcej mieli drewna. Rób więcej bigosu! Na środku kapusta w pierwszej linii! Na lewo środki czystości, co? Nieważne. W ogóle tam jest... Czy ktoś tutaj, moi drodzy, nie pracuje? Dwóch zbieracy, dwóch twórców. Ja bym powiedział, moja droga, że ty tutaj tak... nie przydajesz, aczkolwiek zrobimy inny myk. Zarządzaj zapasami, nowa ekspedycja, ty pójdziesz tam... Może ekspedycję, tak, nieważne. Ona nie zdechnie z głodu. Pyk. Pyk, nie? Fajnie. Ty musisz to przejąć. Bo... Kurde, mogę sobie tamto zabrać. Też to starczy na 66 tur. Tutaj mi trzeba... Dobra, chyba już nie jestem w stanie nic z nią zrobić. Okej. Okay. Tam ci się leczą. Jest okej. Okay. Ty.
Czekaj. Ekwipunek. Wyposażenie. O. Wróć tym. Oho. Jest genialny. Produkcja. Darcie, produkcja taka. Tak na wioski. Wytwarzaj. Rób mnie taka pucha. Pyk. Pyk. Pyk, dobra. Pyk. I drewno. Potwierdź. No to może zrobić. No i świetnie. Kolejny typiarz. No to pyk. Pyk. I w ten sposób. Oj, no, pyk i tu. Potwierdź. Pięci pigosu, kurwa! Zbieractwo. Tutaj zbierają. Dalej nie jestem w stanie zrobić pastwiska. Trudno. Moja ekspedycja. W końcu możecie stąd wyruszać. Co my tu mamy na... Cierisy! No popatrzcie. A ja bym chciał... jakieś żelazo, cokolwiek. Dobra, wy dalej już nie pójdziecie. A i też nie zrobicie sobie... W ogóle, ile to macie żarcia? 28. Co to jest? A ja chyba zapomniałem u nich z jedzeniem tak trochę. Gdzie je bimber? Ja już bez bimber nie jako nie żadził. Kurwa, no pewnie, że nie. Bimber... O, spotkanie. Fajne to, że są eventy. Zdecydowaliście się wybudować nowy dom w wiosce, aby podnieść standard życia. Budowa wydaje się posuwać dobrze, gdy nagle cała konstrukcja zawala się na budowniczych. Wierzcie wszystkich pozostałych, spróbujcie wydostać przewalonych robotników. Wow, mamy bonus plus 10 do inteligencji na 5 tur. Albo na 10 tur. No dobrze, że przeżyli. Macie to, że myślnikom mówiąc, zaplanować szybki i bezpieczny sposób uwolnienia. Podobnie sobie wiele nauczyli się bezpiecznego. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie, nie ma to jak zawalić budynek przy robieniu bigosu. No to jest kurwa wyczyn. Aha. Róź tu. Okej. Okay. Część druga. Trzeba zbudować tam budynek, ale mamy... nie mogę. Lecimy tutaj. Teraz do pająków. O! Jak tu walka wygląda? To jest trochę karcianka. Strasznie randomowa karcianka, ale jednak. Tylko bardziej ubogi, oj, o wiele bardziej, na którego w ogóle nie masz wpływu. Podczas podróży zielarz, bo tam może być coś takiego, że ci jednostka uniknie ataku, a ty nawet nie masz pojęcia czemu. Podczas podróży zielarz znajduje obszar, z którego można zebrać trochę ziół. Rosną we wnętrzu spróchniałego pnia, ale trzeba się mieć na baczności, ponieważ jest tam mnóstwo pajęczy. Te pajęczyny są trochę zbyt gęste jak na mój gust. Lepiej szybko stąd zmykać. Wykrzykuje jeden z swoich towarzyszy. Wasza wioska potrzebuje ziołu. Wyślijcie zielarza, aby je zebrał, gdy reszta będzie czuwać na straży. Nie warto ryzykować dla ziół. Opuśćcie to miejsce, zanim się przekonacie, dlaczego pajęczyny są takie gęste. Osobiście brzmi jak w pierdol. Ja nie będę ryzykował. Gniazda pająków. No właśnie. To było o to, tak? Zbliżacie się do bestii i macie czas, aby ustalić plan działania. Po co ryzykować atakiem frontalnym, gdy mamy ze sobą dobrych myśliwych? Urządźmy polowanie. To jest opcja dodatkowa. Najlepiej pokonać bestię w otwartej walce. Właściwie to pora na odwrót. No to bierzemy ją. Tropiciele zwierząt i przygotowujecie pułapki. Pora na polowanie! Pła, 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 pła! Polowanie. Dobra,
Morfi, tak wygląda teraz walka. Mamy dwie jednostki w ręce ofensywnej i dwie jednostki w ręce taktycznej. Osobiście uważam, że tutaj są chujowe postaci, jeżeli chodzi o rękę ofensywną. Dziwi mnie, że one teraz tak mało mają wszystkiego. Aha, ona powinna przejść. Tak. Fajnie. Darmowe przetasowanie. Kurwa, nie przetasowało. Dobra, zachowaj grę, trudno. Mam jeden ruch. Ani tego, ani tego. Dobra. A zrobimy. Która przeciwnika? Tak, opcja odwrotu jest dla Francuza. Widzicie? Postać niby 4 na 4 i 4 ataku. A jednak kurwa. Ta ma tylko 1. Ta ma 0. Co się odjebało, że moje jednostki straciły czystek ataków? Wow. Co się stało? Ja tu widzę, naprawdę jesteśmy w dupie. Ja zaraz zrobię odwrót. Ta jest jedyna do walki, kurwa, zdatna. No, ty nic nie zrobisz. Aha. Aha. Ta zaatakowała jako jedyna, no. Prawie zabiła, prawie. No. Coś tutaj... Coś kurwa tu nie idzie za dobrze. I teraz zastanawiam się, jaki ja mam w ogóle wpływ na tą grę. Chyba żaden. No, dobra. Jedno zdechło. Ręka taktyczna. Dobra, ta jest tu. Dobrze, podejdź bliżej. No tak kurde... No dobra, niech będzie, nie? Robię tutaj. Aha. Dobra, oni wrócili. No dobra, ja wrzucam tą. Kontraatak. No wiem, ktoś nie może zostać już w ten sposób. Podejdź bliżej wtedy. Teraz mogę? Nie. Dajem. Ja mogę w tym momencie użyć kontrataku? Aha. Dobra, udało się. Polowanie zakończone sukcesem. Mamy jakiś krótki kościany miecz. Dobrze? Oko. Nie było to tego warte. No ale udało nam się. Ja muszę zobaczyć, co się stało, że oni nie mieli praktycznie tych ataków. Ekwipunek. Kurde, co jest? Nie zakładaliście tego? Czy może przeciwko tym jednostkom byliście bezużyteczni? Jedzenie, wszystko. Ekwipunek. No niby masz tutaj. Masz łuk, ale ja cię tutaj kurde muszę wyposażyć w coś o wiele lepszego. Ty. Masz to. Powinnaś kurde lepiej sobie. To może kwestia obrażeń, jakie ty zadajesz. W ogóle moja nowa postać. Ty. O! Leontyna, kurde, to taka Gertruda, sroga baba. Dobra, myk tutaj. Ta ile kurde udźwigu ma! Co za typiara! Wygląda nice. Okej, okay, spoko. Wszystko jest noszone, jest dobrze. Oho. Dobra. Tam nie gidział. Wyposażenie. Macie jeszcze dużo jedzenia, więc okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest na kilka tur.
Wy macie gdzieś tam są rybki, tam są perele. Jak tu wygląda wasza ekspedycja? Moje drogie zbieraki. Ekwipunek. Ty nic nie zebraliście. No to jesteście gównem. O! Coś się zebrało. Zebrano zasoby. Wyposażenie. O! 9 tego, 12. Brzmi jak dobra sytuacja. 9 osób. Typowa Niemka. No tak troszeczkę wybuduj. Ja potrzebuję... Nie wiem co to jest. Kamień? Ja potrzebuję... dużo drewna. W sumie... Tego drewna już trochę sporo mam. Więc można by zrobić... Ekspedycję. No i oczywiście... Nowa ekspedycja. Powiedzmy... Ktoś to może dużo dźwigać. Ty możesz dużo dźwigać. Weź... Weź to. Dziecko im zostaw. No i biegnij. Aha. No to możesz zostać tutaj turę. I bardzo fajnie. Wchodzimy do produkcji, w zasadzie tutaj wybudujemy sobie pastwisko. Mamy to drewno, mamy to, no i oczywiście. No to co? Tworzymy, w końcu jesteśmy w stanie coś stworzyć. Dla mnie bomba. 5 tur, a 4 tury. Możemy lepiej? No pewnie, że możemy. Ale te 4 tury to jest taka wystarczająca. Przegląd wioski. Jeszcze możemy tutaj wytworzyć jakieś jedzenie. Najlepiej bigos. Bigos! Bigos, bigos, bigos! I tak dalej. No i co? Brajanku, a żeby nie było kurwa 8 tur. Kłamał. Dobra. Nie rób tego. Umrzyj czy coś. Moi drodzy, a wy... Czego szukacie? Możecie tu przyjść. Może tu. O! Drewno. O! Bursztyn! Tutaj jest bursztyn. No to ciekawe. Mhm. To jest. Teraz zapasy drewna. O, nie. Aha, oni się nie mogą leczyć. Ale to wyjebane. Zapasy drewna to oni niedługo będą mieli, więc tam wyluzu. A te piara ma. Domie. Dobra, koniec tury. Następna tura. O, wilcze leże. To co? No nie możemy tego tak sobie... O! Zostawić. Muszę zobaczyć jak tam zdrowie. 10. Bardzo dobrze. Podchodzimy. Wilcze leże. No, urządźmy polowanie. Pora na polowanie. Polowanie. Automatyczna walka, bo one nie są ani trochę ekscytujące. I widzimy, automatyczna walka wychodzi o wiele lepiej. Siema, Raven. Bardzo miło mi cię widzieć i gościć. Narzędzia do zbieractwa. O, bardzo fajnie. Jakaś kość, futro i 8 jedzenia. Dobrze, weźcie zdobycze i ruszajcie dalej. Bomba, smerfastycznie wręcz. Tyk, podejdź tutaj. Nie? Dobra, to pójdziecie tam. Ale to już w następnej turze. Wy? Dalej zbieracie? Jo, zbierają. 2 tury, 3 tury. Okej, spoko. Ty, Brajanek, nowa ekspedycja, ruszaj, twórz ekipę, jo. Popierdolaj tutaj, nie ma to tamto, my, ty taki szwarnochopak jesteś, nie? Ty tutaj jak pomożesz, to wszyscy się najedzą. I zesrają z wrażenia. Dobra. Zamknij. Prawie jak mordę.
Dobra. To już mamy. Hejka, patrz na gejka. Aha. Myślałem, że coś tam się stało. Tutaj. Jest dobrze, tutaj sobie dają radę. Teraz będzie gorzej. Co my tu mamy? O! Tutaj będzie można się pokusić. Tutaj wyglądają na dobre miejsca. O! Tutaj są czereśnie. Zajebiście. Tutaj są dwa złoża drewna. Jeszcze lepiej. Kurde, no będzie trzeba zrobić trochę przejścia. Przejście się. A, przejdziecie dalej? Aha, możecie pójść tu albo tu. O, tu jest nawet woda. A te czereśnie brzmią ciekawie. Brzmią, nie powiem. Dobrze. Jak wam tutaj idzie? Potrzebujecie na tą produkcję jednej tury, więc w następnej turze robicie stamtąd wypad. Momencie, muszę patrzeć. Pyk. O, Mateusz Słoń poprosił o dołączenie. Tego se dołączę. Dobra, jestem. Jakieś dziwne rzeczy mi tutaj wypiszują na fejsie. Jak tak można? Co to ma być? Nie stresujcie mnie. Ja tu zaraz zawału dostanę. Lepiej mi wyślijcie jakieś pieniądze albo coś. Nie, żeby Morfinus się zarzekał czy coś. Aha, dobra, dwie tury. Dobra, wszyscy pracują, nie będę nic odbierać. Jak to tu wygląda? No, mało jedzenia. No w sumie tak względnie z tym jedzeniem. Kurde, no. Nie wiem. Trochę się gubię w tym, co tutaj ma być robione. Aha, czyli nic nie mogę z nim zrobić, nie też dobra. Ja nie jestem miejscem, w którym się łatwo dorasta, ale tak to już jest. Jeden z waszych dzieci osiągnął próg dorosłości jest gotowy. Pracować w polu! Gdzie ta nadeja? A tu jest! God damn it! Zbieraj! A Nadeja ma całkiem dobry poziom zbierania. Tak zrobimy w ten sposób.
Ale no tutaj, ta tutaj. Nie, oni dalej zbierają w ten sam sposób, chujowo. Dobra, to może zróbmy tak. Brian i Nadeja. Nie. Dobra, tak. A ty tu. 2-1, no kurde, tak. Macie wpływ na to? Tam macie jakiś problem. Jaki? To jest śmieszne, bo on sam może zbierać w jeden dzień, a wasza czwórka, trójka, dalej wywala. To tak słabo czyta. Czat, a, słabo. Czat. Najgorzej. Dobra. Możemy pójść tędy. Albo pójść tędy. Aha. O, tu będzie Skarbet. Skarbet! Skarbet. Jutro wybudujemy w końcu pierwszy budynek! Budynek Diabła, kaj Wiedźmin. Nie ma Wiedźmina, jest co innego. It takes many resources to build a decent abode. Or perhaps your god gifted you, in which case you cheated. Remember, the better the minerals you use, the better the bonuses from your buildings. You have a limit of 10 buildings, but you can demolish the old ones to make way for new. One of the ways to win over the darkness is for you to research more recipes. Grow your population. Okej, okay, fajnie. Pamiętam, że też mnie siły zła atakują. A gdzie Paula? A ona sobie gdzieś tam jest pewnie. Zbieraj. O, nice. Ja mogę chować coś innego? Co my tu mamy? Grządka kapusty. Pata zielarki. Późnia. Albo studnia. No nie wiem, co ja bym chciał robić. Jak tutaj idzie pan naszym ekspedentom? No, długo już tam nie pobędą. To jest to. A wy? Możecie? Ja, wbijajcie. Przeszukajcie. Napotkajcie ruiny starego miasta, otoczone mgłą i tajemnicą. Przeszukaj. No i znaleźliśmy jakąś broń. No, spoko. Może być. Dawno nie miałem tak średnich... Zbliżacie się do nieprzyjaciela i macie czas, aby ustąpić pola działania. Nie umarłe plugawstwo, trzeba zabić. O, tak, oczywiście, automatyczna walka, rozjebany. Mam jakiegoś amuleta, jakieś kości i tarczy. No i bardzo fajnie. No mogę jeszcze tu. Jak wygląda? Co to jest? Orzechy, zajebiście. Co to jest za pradawne drzewo? Kurwa. Dobra, dalej patrzymy. Ale co daje mi to pastwisko? To daje żywność, przyciąga ludzi, szansę na pojawienie się członka w twojej wiosce z każdą turą plus 2. No nie powiem. Nie powiem, no przydałoby się rozwinąć tą
Jochę. Ja jestem w stanie tutaj coś... Nie wiem. Rozwinąć, żeby to tak przeżyć? Nie? Brakuje zboża. Grał ktoś w Warfena, Worgenami na replayu? Worfenami, nie grał nikt Worgenami. Tak, to mi drugie pasowisko, bo niekoniecznie. Chcę zobaczyć produkcję. Dobra, w następnej turze robimy stamtąd wypad i idziemy na północ. O, spotkanie. Żarłoczny kruk, okaleczony nietoperz, oszalała pszczoła. Automatycznie. Rozjebaliśmy. Zaglądaj, wyszukaj. O, do broni, walka! Ogromne szczury i szkielet! Ja mam wrażenie, że dostanę w pierdol. Dużo mnie ominęło? Przepraszam za 1,5 tygodniową nieobecność. Ja powiem ci, że jeżeli chodzi o same streamy, to całkiem sporo ci ominęło, a mianowicie Wiedźminy, dzisiaj był Warcraft 3, kastowałem Krzysztof Marczak, siema Jupi, nie ma Wiesia. Tak, dzisiaj jest teatr troszeczkę inaczej. Taka cywilizacja w świecie Słowian. A! Dostaliśmy troszeczkę w pierdol. Tutaj Leontyna cierpi. Mamy tutaj zboże. Kwarc, złoto, broń. Fajnie. Bierzcie to, co użyteczne. Zbierzcie to, co użyteczne i opuśćcie to miejsce. Wejdźcie. Tam. Twoi ludzie zostaną ranni w trakcie wyzwania walki, ich rany zostaną przeniesione i w przypadku poważnych obrażeń będą mogli doprowadzić do ich śmierci. Co każdą turę leczona jest jedna rana, pod warunkiem, że drużyna posiada żywność. W celu usprawnienia procesu leczenia możesz rozbić obóz lub wrócić do wioski. Medyce zmniejszają szanse śmierci rannych członków. Pytanie, jak tutaj z żarciem? Całkiem spoko. Zróbcie sobie oboza. Wow, egzotyczny owoc. Zbieraj. Ona może zbierać. Bomba. Albo tu. 3. A z tym? 6. Dalej 3. 2. 11. Dobra, to. No to se zbieraj, nie? Nie wiem, ty pomożesz. I ty pomożesz. Wszyscy pozbierają. Jakbyś tak ty i ty. I ty? 8? No to dużo. Zyczne owoce, co to kurwa daje? Chyba tak jeszcze... Ty? No dobra, nieważne. 2, 8, dobra, nie ma znaczenia. Możecie tutaj pomagać, nie? To nic nie daje. No dobra, pyk, pyk. Dobra, to ona sobie ten dom. Niech zbiera. Ekspedycja. Dobra. Wy zwijacie oboza i spierdalacie. Tam już kurde ciężko było. Już żarcie. Ale! Przywieźliście ze sobą dużo drewna. Wszystko. Pyk, pyk. W ten sposób. Gulasz! Znaczy bigoś. Bigos, bigos, bigos! O też. Na ekspedycję to jest dobry. Malutko. Powiem tak. Zrobimy produkcję. Zrobimy bigosa. Jeden bigos. Pyk. Pewnie. Tu. Kolejny bigos. Pyk. 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 Potwier. Januś! Na kurwioj! Znudził mi się Wiesio 3. No widzisz, a mi nie. Ale chciałem dzisiaj zagrać czymś innym.
Ekwipunek, wyposażenie. Wy możecie tutaj zostać, tylko Brianek tutaj to napierdala. Przegląd, wioski, produkcja. Wytwarzaj. Ktoś tu. O, wy możecie iść na razie bawić się w zbieraczy. Zbieraczy, haraczy. Ty. Wypad. Też wypad, dobra. Myk, jedna tura. Tu. Ona też może to ty tu. Stara klucho. Powiem szczerze, że każda osoba, która jest w stanie coś robić, mi się przyda. Wytwarzaj, kolejny bigos. Robimy jeszcze jednego bigosa. Pyk, żarcie. Pyk, bigos. Bigos pełną gębą. Dwa. A, to ty jeszcze pomożesz, też dwa. Holender, kurde. No to tak w ten sposób to może po prostu zrobisz drugi bigos. Pyk, pyk. I jeszcze. O. Więcej bigosów. Myk. No i jest idealnie. Nabi, czy ty wykuwasz bigos? No kurde! Myślałem, że co, bigos się gotuje? Kurde, niepoważny jesteś, typie. Tylko i wyłącznie gotować bigos. To nie daje dostęp do rolniczych zasobów, o których mówi się, że przychodzą z głębi tej. Każdej tury otrzymujesz losowe zasoby. Efekty kolejnych studni nie nakładają się na siebie. Zwiększa umiejętność rzemiosła i odblokowuje szansę na wytwarzanie przedmiotów dobrej jakości. Dzieci wyrastają na rzemieślników. Mamy to, mamy. Miejsce, gdzie ukojenie z rannych chorzy, zwiększa regenerację zdrowia. Zdarza się, że pośród grządki oprócz kapusty można znaleźć dziecko. Jo pierdole. Nie pojeby. A to co? Wieża obserwacji zwiększa zasięg wzroku twoich obserwatorów, pozwala widzieć dalej. Efekty kolejnych strażnic nie nakładają się na siebie. To kuźnia czy woda? Robimy wodę, będzie śmiesznie. Matko, materiał pomocniczy. A tu? No drewno, drewno i drewno. To zajebiście, no to idziemy w drewno. No. A chuj, idziemy w kuźnię. Kuźnia brzmi śmiesznie. To jest. No nie gadaj, że tam nie ma tego jedzenia. Mają jedzenie. Okej. Wybuduj. O kurde, za kuźnię. Czego tutaj pierdzieli, że nie ma. Dwa. Drewno. I drewno. Nie ma drewna, to tu drewno. Kurde, no brakuje jednego... Jajebyks! Dobra, że w następnej turze będzie to drewno. Przegląd wioski zbieraj. Kurde, no. No co za chamstwo. Nie robię mi sensu. Siema krasnolud, sorry, że mnie nie było. A wybaczam ci, no. Wiesz, zdarza się, zdarza się. Zagraj Rosją sowiecką. Ja zagram Rosją słowiańską. Pytanie, jak tam moi ludzie? Kurde, ktoś to ledwo żyje. Żyj, pączku, krocz! Powiedz mi, żyjesz? Jo, żyję. Ale kurwa, ledwo, ledwo. To musi być obozowisko. Podgląd. Wybuduj. Kuźnie. Pyk. Pyk i pyk. No kurde. To za chamstwo. Odpierdź. No pewnie, że to. Nie ten. Znaczy. No tutaj coś mi nie pasuje. Jo. Tym kurwa pomagają wieśniakom pierdoły takie. Dajcie w cholerę. Wy mieliście to robić i to robić, nie? Teraz tutaj, wybuduj. Myk, poziom 8, 4. Kurde, w 3 tury to pierdygniemy, będzie zrobione.
Ty co, Halina, zbieraj, Karina. To ciebie. Tu co? Co, wróć. Da, coś tutaj źle klik. Zbieraj. Nadia. Tutaj, do zbierania, już. Wyposażenie. Postaci. I punkt. O. Ezer. Dobra, mamy Halenę, Karyna. Będzie Nadia. Nadia. Czemu mnie nie ma w wyborze bóstw? Ale nie macie w wyborze bóstw, ale za to będziesz w wyborze postaci. Czy mamy jakiegoś frajera? Nie, mamy Janusza. Możesz być niemiła. Dobra, to tutaj nie ma może wojownika. Ale może tutaj będzie. Pyk. Ekwipunek. Radocha. Same kobiety! Bez sensu. Ale co ja mam tutaj, kurde, na 11 tur? Bez sensu. O, niech będzie na tym. Okej, lecimy dalej. Pora na noc kozy! Ucz ten ku czci przodków, czyli dziady! Doskonale, rozpieszmijmy świętowanie. Ustawcie stół z jedzeniem i piciem, rozpalcie ogniska w kręgu. Zaczynajcie zabawę. Ale tej nocy dziady pojawią się naprawdę. Jeden z nich, brodacz, mówi grubym, chrapliwym głosem. Dopełnijcie nas dumą, wnuki. Teraz usunę wszelkie ciążące na was klątwy. A jeśli wasze dusze splami jeszcze kiedyś plugastwo ciemnej magii, przyjdźcie do miasta, które niegdyś zwaliśmy domem. Jeśli okażecie się godni, oczyścimy was raz jeszcze. Jak tym się kurde tak posłuch. Wszystkie dziady potakują, a potem znikają. Jo, spierdale gościu, nie? Pojebało cię. Oho, tu się dziady robią. Zostań? Welcome the Frozen Throne mi się płyta porysowała, a kodu gry na stronie nie przyjmie. Chyba muszę kupić odgłos pękającego serca Janusza. Słuchaj, może wejść na stronę Blizzarda, nie? Na Battle.neta i stamtąd pobierz instalkę. Ja na przykład kod gry z internetu z Allegro kupiłem. Pytanie jak to z żarciem. No tutaj kurde to żarcie nie wygląda najlepiej. Ale jak ty masz tutaj zbierać, nie? I w następnej turze zbierzesz mi 7 włóczków, no to może być całkiem okej. Za 2 tury robiłem wtedy ekspedycję kolejną. A nie czy wszyscy pracują? Nie, 2 osoby nie pracują. Dlaczego? Produkcja. No, wy wolicie zbierać, powiadać. No dobra, przegląd wioski, zbieranie, to kurde. Myknij się, szmaciuro, tutaj. Myknij się, szmaciurze. Tam, nieważne. Tak kurwiajcie. Jedna tura i kolejna tura. Kolejna noc zapadła na tej niespokojne, potępione dusze szukają żywych z zazdrości i gniewu. Niemal czujecie zbliżającą się falę piekielnych upiorów czyhających na wasze dusze. Ale tej nocy z cienia wyłonił się mile widziany gość, Łapiduch. Ta dziwaczna istota przypominająca przerośniętą żabę z długimi szponami, żółtymi brodawkami i pyskiem pełnym ostrych jak brzytwa zębów, to tak naprawdę pokorny sługa Velesa w dawnych dniach, łapiący zbłąkane dusze i nieposłuszne zjawy. Teraz jest okropnie przejedzony i ciągle zajęty pożeraniem złych duchów. Dobrze, zostawcie to stworzenie z jego zadaniem. Lepiej nie ufać takim stworom, przegiącie go, no zostawmy go. Dzięki Łapiduchowi śpicie dobrze tej nocy, a jedno z was budzi się z większym hartem ducha. Łop, łop, zajebiście. Kurwa, tylko 5 osób już ogląda stream? Ale bieda. Dobra, koniec. I ruszacie do ostoi.
Dobra. Ekwipunek. Zarządzę zapasami. Bardziej w tym kierunku. Pewnie. Wszystko przerzucamy. To. O! I to. I to też. Tamto. I to też. A i jeszcze to. Dobra. A teraz potrzebujecie jedzenia. Przyda się. Pyk 23. Troszeczkę mało. Aczkolwiek macie tu jeszcze pyk. 40. O, 45. Brzmi całkiem dobrze. Zarządzaj zapasami. Nie ma mowy, żeby to żreć. Ani żeby to palić, chociaż już zostało spalone. Wbierzże workaf i dodatki 5 dych. No to kup z workaf, tego, z Biedronki. Dobra. Wy wyruszacie gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy sobie tu. O. Ostoi. Co mamy tutaj? Mamy kuźnię. Dalej nie mogę, kurwa, jakoś tego... jego powiększy. Produkcję. No to raczej tutaj wytwarzanie. Mogę coś kurwa innego? Materiał główny. No kurwa nie mam tego. Aha. Wiklina. Kurwa, skąd ja ci wiklinę do... Nie wiem, kurde. Swoją drogą. Ekwipunek. Przecież mamy nowe rzeczy. Dla naszych Januszy. Tylko pytanie, kto jest tutaj największym kozaczem? Pieter! Pietrek! Gnoju! Tutaj powinieneś popierdylać z tym tu. O! Więcej do zbieractwa. Wód, folklor, zbieractwo. Pietrek? Ty chyży gnojcu? Pietrek, ty będziesz zbieraczem podróży. I wymień to. Ewentualnie możesz... nie wiem, iść walczyć bronią jednoręczną, się do obrażeń? Tak, dobra, to weźmiesz tarczę. Tarczę i będzie spoko. Bo ty możesz iść zbierać różne fajne rzeczy. Pancer, o. No i bomba. Zwinność. Pancerz osłona. No to już wolę to, żeby miał osłonę, chłopak. O! To jest lżejsze. Przyda się. Dobra. Nowa ekspedycja. Teraz muszę na spokojnie zobaczyć tutaj zbieraczy. W zasadzie, kurde, nie to. Pyk. Narzędzia rzemieślnicze. Dobra, zrób mnie te narzędzie. Kurde, ja muszę złoto tracić. Dobra. Pierdykniemy na kurwa wyjebany w pizdę młot, potwierdź. A napierdalaj. Typie. Gotowana żywność. A pek to. Mięso. No i masz to. Potwierdź.
Ty robisz bigosa. Teraz ważne, żeby ich tutaj podopasowywać względem tego, jacy przydatni będą. Pyk. Halyna. Nie miła. Ale nie wredna. Jest okej. A reszta, czyli Nadia, Karyna i Pieter. To nowa ekspedycja. Nadia, Karyna i Pieter. Oni idą na wycieczkę krajo, kurwa zna. Pyk. 30. Pyk. 10. Niech będzie. Dobra, jutro się kupi. Będzie stream, to zagramy razem coś. Powiem tak, ja mogę chętnie zagrać zwykłe rozgrywki, takie customowe, jeżeli normalnie napierdalankę w LTA. Jak ktoś cię ujebie, ktoś ci ujebie nogę, to ta noga będzie boleć? Jak chuj. Uszmy ekspedycja. Aha, sorry. Nie wzięliśmy drewna. Tak, z 17. Bo tego drewna cały czas zbieramy, więc. Gdzie wy mieliście tamte dziwne drzewa? O, tam. O chuj! Ogromne szczury. Ilość 5. O pierdolo! Kurwa. Nie dojdą! Co ty gadasz, że ja nie mogę zbierać tego drewna? Pieter! No dobra, skoro już jesteście tutaj, to tą turę to sobie tam przebąkacie. Dobra, no to wygląda całkiem okej. Pizdę jeża. Polowanie! Pora na polowanie. Automatycznie. Dobra. Mamy drób! Zajebiście, kurwa, z nietoperzy wypada drób. Ta gra jest dostępna na komórki, bo tak wygląda. A nie wiem szczerze. Nie jest trudna, więc mogłaby być. Ile drewna żeście zebrali? 28 drewna! Ale no jeszcze mieście swoje, więc tam nie pan. Tutaj. Tutaj są te kurwa przejebane czereśnie. Dobra, nieważne. Bierta, to idźcie tu. Obozujta. Zbieruj. Eniu. Ty tur? Myk, jedna tura. I ty, Nadia. Może ty tutaj tak to, o, a ty tu. Może ty tak? I ty tu, o, zajebiście. Chociaż może tak? To można wpierdalać, to tam. Ja chcę kurwa tracić. No jedzenie niby macie, no. Dobra, wolę stracić dwie tury na 10 jedzenia i 14 wełny. Kurde, oni powinni być innego koloru, bo zbierają bawełnę. Dobra, co się tu dzieje? Moje drogie śmieci, śmieciarze, nakurzacie dalej to? Bardzo dobrze. Ty mi powinnaś dalej nakurzać ten bigos. Nie. Próby bigosa. Twilight Hammer, na pewno.
W LTG, a, gram z krasnoludami. Z kim podczas każdego możliwego eventu możesz wziąć sojusz? No to jako z Twilight Hammer. W Lorder of Deformath możesz zmienić się w klan Wildhammeru. Chociaż i tak nie masz więcej opcji sojuszowych. Nie, tylko Wildhammer. Tylko możesz zostać w sojuszu, jeżeli chodzi o Formath. A jeżeli Aftermath, to tylko opcja z Dark Ironami i dołączenia do Twilight Hammer. Kurwa, Henki. A pigeon flies to your village with a note attached. It reads: do waszej wioski przyleciał gołąb z przyczepionym listem. Głosi on: drodzy mieszkańcy przemiłej wioski, jeśli chcecie odwiedzić moją skromną siedzibę, znajduje się niezbyt daleko od waszego cudownego domu. Jest tu bardzo miło, jestem kowalem według najstarszych krasnoludzkich tradycji i chciałbym wam coś zaproponować. Dobrzy ludzie, tak. Może być interesujące. Jestem kowalem niedaleko od waszego cudownego. Poniżej dołączona jest mała mapa narysowana dziwnymi fioletowym świecącym atramentem. Kurwa mać. To jest kowalem? Pojebało. Kurwa typie! Jak ty mogłeś tutaj nigdy nie trafić? Dobra, polowanie, idź na polowanie. Automatycznie. Dojebane! Jeszcze kurwa drewniany łuk żeśmy zgarnęli. Zero strat. Jak ja bym grał, to bym miał na pewno jakieś kurwa straty. A ja mogę. A pod R, fajnie. Ryby. O, wiklina. Wiklina by się bardzo przydała. Dobra, a wyjdźcie tutaj. Do kowala. Py. Głównie jest krasnoludą. Na oboczu odkrywacie jeden cały dom pośród ruin jakiegoś miasteczka. Zamina wydobywa się dym i suche dźwięki kucia. Wygląda na to przed kuźnią. Obok domu zauważacie niezwykle dużą serdę głazów. Zbliżcie się do domu. Gdy się zbliżacie, odgłos kucia milknie, a z izby wychodzi krasnolud, by was powita. Nie podchodziłbym bliżej, nieznajomi. Nie chcecie chyba zezłościć Hali. Jest bardzo nerwowa. Starta głazów otwiera oczy i gapi się na was. To niewątpliwie kamienny tron. Ja jebiks! Kobo wchodzi, czy ty albo twoje kumple są nerwowi. Tylko przechodziliśmy obok, dostaliśmy twoje zaproszenie. Nasza wioska jest niedaleko stąd, ale nigdy się nie spotkaliśmy. Aha, wasza wioska, no tak, no cóż, prawdę mówiąc, zajmuję się moimi sprawami. Nie lubię, żeby każdy obcy mógł tu wściwać. Wiesz, nikt tu nie trafia, jeśli tego nie zechce. Stąd zaproszenie. To przypomina mi o celu waszej wizyty. Mam mały problem. Jeśli mi pomożecie, dam wam pełną zbroję i dorzucę parę sztuk dobrej broni. Widzicie, mam pewien problem damskiej natury. O! No co? No dobrze, trochę niezręcznie mi o tym mówić. Widzicie, my, upadłe krasnoludy, to jest ci, którzy pozostali, gdy nadeszła ciemność. Jesteśmy samotnikami, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety. W końcu żadna krasnoludzka kobieta nie wybrała tego smutnego losu, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. W każdym razie jest taka jedna niebrzydka demonica. O, ja jebie! Wiecie, z tych milszych, która mieszka w pobliżu, no i no cóż, próbowałem zrobić na nie wrażenie moim kosztem, ale ona nie przepada za bronią. Próbowałem słodkich słówek, ale zdaje się, że to nie jest moja mocna strona. W każdym razie, jeśli przekonacie ją, aby się ze mną umówiła, dostaniecie nagrodę. Żartujesz sobie, prawda? Ty kurwa, gościu mnie troluje. Dobra, pokaż gdzie mam iść. No bo ważna sprawa, zapewniam was. Ona może zrobić się nieprzyjemna, jeśli będziecie uważać. Ja próbuję już od dziesięcioleci. Nie wiem ile wiecie o wodnych demonach. Po prostu nie próbujcie z nią tańczyć. Lepiej też z nią nie pływać. I w ogóle uważajcie, jest dość przebiegła. Aha, mówisz poważnie. Da się mówić na randkę z demonicą? No dobra, zróbmy to. Doskonale, oto mapa okolicy. Znalazłem miejsca, w którym często bywa, ale może też gdzieś wędrować ze swoimi siostrami, więc lepiej uważać. Siostrami? Nie, nieważne. Dobrze, pójdziemy przekonać demonicę. Bo mówię jeszcze ze starym kasłodą. Dobra, spoko. Ja pierdolę! Co za motyw.
Kuźnia. Druga kuźnia? Aha. Ja w ogóle muszę zobaczyć ten motyw. Która z moich postaci ma tutaj największą inteligencję? 5. Elokwencja 2. Elokwencja 2. Elokwencja 3. Inteligencja 2. Inteligencji 2. Musimy wziąć jedną osobę z naszych sąsiadów. Kto ma najwięcej inteligencji i elokwencji? O, elokwencja. 9-8. No kurwa. Ty, Brian. Wracaj tutaj. Ja nie wiem, co ja odjebałem, że... Anuluj. Pozostaje Janusz. Janusz idzie w podróż. Szymon Dymek, siemanko. To tu się od Janie Pawla, to ja sam już nie rozumiem. Dobra, dostaniesz troszkę więcej tego żarełka jeszcze. No tak tyle. Potwierdź. I idąc tam dołączysz do tej grupy, do tej jakże cudnej ekspedycji, nie? Aha. Brian. To Janusz miał iść, nie? Na ekspedycję. Dam mu, kurde, nie wiem. 4 drewna, ciesz się. Nie, dobra. Może następnej turze, bo coś... Ja się troszeczkę gubię w tym, co się tu dzieje. Okej. Okay. Tyk. Ekwipunek. Ekspedycja nie czwarta, bo on jest w ekspedycji drugiej. Marzenie. Napisz ekspedycję. Można to rozmontować? Materiał drewna. Wow, to te rzeczy można roz... Kurczę, nie wiedziałem. Tak. Oho, fajnie. Żelazo kości. Byk. Ja jebiks, nie wiedziałem, że to tak działa. Ty, kurde, to jest... To, kwarc? A to jest dobry dosyć. Tu więcej kwarcu. Ty! Więcej bursztyna. 5. Ru. 4 złoto, 4 elfickie drewno. Też nurek. Tarcie to tarcia. Dziecko, zrobione z dziecko. No nie wiem, czy z dziecko. Kurczę, to co? To, smocza skóra? Ja jebę. Yeah, kurde. O. Dobra, wejdźcie tutaj. Aha, teraz przynurko. Przyjmijcie Janusza w swoje złote progi. Ale wy będziecie zapierdalać. Dobra, co tu się działo? Wy mieliście zebrać te tutaj pierdoły. Ekwipunek, czy zebraliście te pierdoły? No, zebrali 10-21. Bardzo kurde dobrze. Koniec imprezy. Mieliście iść po wiklinę. Musicie podejść tutaj i najlepiej, kurde, pod elfickie drzewo będziecie mieli i ryby, i to, i to. Chociaż nie. Nie zbiorą wikliny. Jest niedostępna. Najgorzej. Najgorzej. Pytanie. Bo ja chciałbym produkcję sobie pierdyknąć. Wytwarzanie tego. Potrzebuję zboża. No nie wierzę, że ja potrzebuję. A idźcie zupełnie przeciwko. Tu. Dalej.
Dalej. Dobra, śmiech. O, zagnoję. Tam macie. Teoretycznie najlepiej orzech, ale... No tak są czyste, jak zaskakująco wręcz pożywne. Wracałem dalej. Dobra, ale to było... Chcę nadrobić twoje wszystkie filmy z LTO. Uczę się w to grać. No, powodzenia. Ren krasnoludy zachowuje się jak Esker z Wiedźmina. No tak troszeczkę. Siemka, Szymonku. Nie zauważyłem ciebie. Trzeba było dać zobaczyć coś. Bezczynni mieszkańcy gdzie? Bezczynni, a no. Dam. Robić to żarcie! Tutaj. Drewno ciemności, no pojebało. Aha, przegląd wioski. Tutaj. Kalina ma zbieractwo, ale ty masz zbieractwo, więc ty przyjdź tutaj. I przegląd wioski, wytwarzanie i teraz będzie ok. Zrobimy kolejną żywność. Powiem wam, że taka fajna giereczka, wciągnęła za dosyć. Niestety za mało. Ale może, jak ci walne ekwipu niemiła, dostrze do rzemiosła. Pewnie, kurde, teraz to ty miszynia jesteś w napierdalaniu. Dobra, tu koniec. Tu koniec, dobra. Żarłoczny nie umarł, a to pies nie. Ło! Zabrali mi rzeczy! Kurwa! Najpierw kuźnia. Najgorzej! Nie przejdę tamtędy. Arr! Wtedy też nie ma sensu. Kurwa! O, tutaj sobie wpierdykam się. O, będzie bomba. No dobra, nie? No to tymi muszę co najmniej tam pójść. Ja pierdzielę, jak ja mam tam dostać się? No tamtędy. Teraz ja to tak widzę. To jest dużo rozpinania i dużo powtarzalności. To jest strasznie irytujące. Za mało zasobów? O, najgorzej. Tyk. O, jajebic. Ja tego nie zrobię. No potrzebował, nie wiem, czereśni. Albo ryb. Albo drobiu. Ale kurde, przechodzi tak... Ja pierdę. Sens. Oj, kurwa, mecz, oj, jak boli. Najgorzej, ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Ja pierdzielę, jeszcze idą. Ekspedycja. O matko, wiedźma! Automatyczna walka. Wygraliśmy, ale kurde, gościu nam tutaj zdycha. Pietrek! Nie umieraj! Kolejni bandyci! Nie!
Właśnie jestem ciekaw, co się stanie, jak skończę to. Oni mnie zaatakują? A grupa podróżników przechodzi. Świetnie, warto sprawdzić, kto to będzie. Super. Bata zielarska! Super! Super! Co tutaj się dzieje? Już tak bardziej chciałbym poglądowo, co tutaj jest. Powiedzmy, że potrafisz rodzić każde zatrucie lub zranienie. Jesteśmy ranni, tracicie 30 żywności i 50 skórę. I jedno i drugie. Pierdalisz, mamę. Trochę ciekawa jest ta gra. Jest go rozkwitło nam medyka. Bad Ghost. Spoko, jeśli. An unexpected visitor. Nieoczekiwany gość, to Odor przybywa do wioski. Co mam zrobić? To mi się podoba, wiedziałem, że mogę nas liczyć, ale muszę was ostrzec, że wielu innych przed wami próbowało. Dobra, o co ci chodzi? Trochę wiem na ten temat, ale nie mam odpowiedzi, których szukacie. Wiem, że niegdyś ta była krainą rządzoną przez najwyższą magię, krainą, gdzie demony były powstrzymywane przez jej ludy i lalalalalala. Co mamy robić? Byli tacy, jak wszyscy na nam. Trzeba nam to. Weźcie ma. Okej, fuj. Kosmiczne drzewo. Czy to jest kurwa pępek świata? Ja pierdolę, to jest krecik! Ahoj! Witaj! Chętnie odpowiada, patrzy się na was, zwłaszcza z jakiegoś powodu na wasze ubrania. No cóż, pomachajcie mu. Wróćcie do swoich zajęć. Kurwa, krecik! Pojebało tą grę! Zajebisty motyw. Oni mi coś zrobią, czy nie? As you make your way through the terrain, your herbalist spots an area where you can harvest some herbs. They grow inside a hollow tree, but beware, there seems to be a lot of spiderwebs surrounding the place. Your herbalist carefully picks the right herbs, while the rest of the men keep a wary eye out for trouble. You already picked some of the herbs, but you notice that there is a larger patch further down the path. However, that area has a sticky white blanket of web. Those with knowledge of the animal world in your party huddle together in talks, taking time to analyze the scene. After a tough fight, you finally clear the area of those nasty spiders. Within their lair, you discover some more herbs as well as bodies of fallen. Ice. Jeden ruch. Dwójcy! Gnojce, oddawać mnie moja! Moja własność! Słuchajcie. Pewnie. Agresanci muszą mieć jakiś dobytek. Stawcie czoła z zarobnikom. To działa! Konanie zarazy. Kupę. Chata zielarki! Szmato, ulec nas! Ale tak jest podobna. Cześć Manari, witam cię. Taka jest zajebista. Podoba mi się. Tylko wolałbym zaczynać w zupełnie innej lokacji, w innym miejscu. Jeter umarł! Najgorzej.
rozpocznij atak taktyczny. Automatyczny wynik. Dobra. Pyk, rozjebani. Połamane szkielety, jeden uszczelnione ciało. Kurwa, jest ze szmata. Dobra, wy tutaj to zniszczcie. Pewnie. Okej. Co tutaj się dzieje? No tu kurde, ten herbalarz jeden. Typiarz dziwny. Produkcja. Ja mogę coś zbudować, wybuduj. Jeśli nie mogę. Mamy tą... większą jedność rzemiosła. Wyposażenie, produkcja. Ale nie mogę. Dobra, nieważne. Pieter nie żyje. Ej, całkiem bliskie doście tu mają. No skupały! Cycki! The tradition continued even the Kupala night was once celebrated only once per year when the sun's power was closest to Thea. During the long night of darkness there was no way for the elders. The Kupala night is a night of many guises. It is the night that celebrates the night of Kupala has many faces and traditions that need to be upheld. Bonfires are lit with sticks and stones and placed on hillsides or other high places around the settlement. Offerings this night you choose to want. Every hopeful singleton. Pyk. W sumie dwie osoby zginęły. Na górze. Pyk. Produkcja. Twarzaj? Nadal nie mogę. Nie, no nie bierze. Wypłutuj. Czy mogę zbudować? Tak, mogę zbudować kolejne coś. Niech będzie. Buduj. Chcę zobaczyć, co się stanie. Dobra, wszyscy wracają tutaj, budujemy. Przegląd wioski, wybuduj. To jest studnie. Studnia wieczności. Pyk, tu i to. Dodatkowy losowy zasób, sznurek potwierdza. I wszyscy idą do roboty. Tyż, Maciuro też. I ty, i ty, i ty. Dobra. Wy macie zabić to. Lepiej zachować ostrożność i wykorzystać podstęp. Uważcie truciznę, umieście ją w przynęcie. Pewnie. Zabierzcie się do ważenia, zaraza. Podanie zalet automatyczne. Fajnie. Super. Rozpieprzamy całą tutaj znajdującą się hałastry. Pora 30. Wiemy obsługiwać się z zarazą. Zajebiście. Wszystko niszczymy tak easy. O, tutaj kurde mogła być kolejna osada. A tu jest w końcu zboże. Roczny nie umarły. Kurwa drzewo, ci to mają jakieś jazdy. Pegląd wioski. Dobra, jeszcze dwa tury. Wracając do poprzedniego live'a, wisisz mi dwa lockpiki.
Co? Ale z dzisiaj czy z wczoraj? Darek Krasnolud przychodził do waszej wioski i zatrzymał się tylko, by się napić i pogadać. Jeśli będzie miał z kim. Pewnie, napijmy się z nim. Wiecie, razem mieć opowieści w podzielce Krasnolud, to opowiada wam o starej kopalni, którą zna. Ale tak na Krasnoluda machują obronę. Kurwa. No wszystko po drugiej stronie, a ja nie mam jak przejść. Dokładnie o jaki motyw chodzi, bo ja nie pamiętam. Znaczy ja mam słabą pamięć, więc to możesz mi wybaczyć. Znaczy możesz, nie musisz. Taktyka, dobrze. Pyk. Wróćcie się. Motyczny. O kurwa, dostać pierdol. Restless souls of the damned seek out the living in envy and thanks to the Lapido. Aha, czyli wszyscy żyją, jest okej. Aha. Produkcja. Ale co jest? Czemu nie mogę? Wygląd wioski. Ale o co chodzi? Nie mogę... Aha. Dobra. Jerej, wytwarzaj wybuduj. Dobra, mamy studnie. Studnie daje dostęp do coś tam. Wytwarzaj. Chowa. Bractwo. Nic? Nic nowego? Ma sensu. Zarwaj się jak otwierałeś zamki. Aha! Sorry. Wtedy. A to ja nie wiedziałem, że ty otwierasz zamki. Co mnie to do tego? Rzemiosło. Ja mogę to robić jakieś kurwa biżuterii, amulety. Pamflety. Skurwiały młotek. Kurwa, z gliny to będzie kurwa o wiele lepszy potwierd. Kurwa, a młotek z gliny zajebisty będzie. O, hej, bardzo dobrze. Nic ci do tego, ale stwierdziłem, że śmiesznie będzie ci o tym przypomnieć. No, tam nie było śmieszne. Ja chciałem zobaczyć, o co chodzi z tym zajebanym drzewem, kurwa, kosmiczny. Brzmi to jak ten, z mitologii słowiańskiej, drzewo, które jest krokiem świata. To jest wuj. Ja kosmicze zrosło na upomnieniach, a z nim płonął świat. Te płonęła na korona nie usłyszał na czerwieniu, a niebiosa uleciały z dymem. Przyjmowane wszystkie dopiski. Okej. Kurwa, kolejne kosmiczne kurwa drzewo. Smoka. Tego i z tego. Bluza ze smoczej skóry.
Pryt, pryt, pryt. O kurwa. O ja pier... Ale kurwa będzie mi stał. Pancerz pijawka. Dobra. O, kurde. Robimy to zajebiste cacuszko, cycuszko. Wyjebam. Według tej gry to stobienia jednego młotka potrzeba czterech kobiet i jednego chłopa, a tak pracują nad tym tworem kilka godzin, nie wierzę tej kulturze świetlanej, nie wierzę, kurwa, nie ważne. O kurwa, kolejne komiczne drzewo. O, wilkołaki! O kurwa, to jest jakieś coś srogiego. Trzeba napierdalać. Taktyka. Wykonajcie plan. Nieprzyjaciel przejrzał nasz plan i atakuje was pełną siłą. Brońcie się! Karakandza. Co to kurwa jest? Automatyczny wynik. No wygraliśmy, ale... O, fajnie, moczuga. Jakieś kurwa srogie rzeczy. No, zaraz kurwa zdechną. Ranni. Dobra, róbcie obóz. Wyjebane, tam nic nie zbierajcie. Zobaczcie wasze kwipunek. No, całkiem sporo rzeczy. O, wygląda. No, ma wszystko całkiem. Dobra, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że wam się gra podobała. Gra zapisana. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, no kurde. Mam nadzieję, że jutro będziecie bardziej aktywni. To jest środa. Prawdopodobnie znowu będę leciał w Wiedźmina. Także trzymajcie się. Pa, pa.